Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku razem ze Sebastianem będziemy robili niesamowite rzeczy. Będziemy łączyli moby razem ze sobą. Dwa moby postawimy tutaj do tej maszyny. Patrzcie, jaka to jest wielka, potężna maszyna. Przecież tutaj normalnie słonia by mógł wsadzić i by się zmieścił, nie? No więc tak, tutaj będą wpadały moby. Będziemy tutaj naciskali taką specjalną dźwignię. Patrzcie tutaj, naciskamy ją. Wtedy cały mechanizm się zatrzymuje. Tutaj ładnie zamyka wszystko się szczelnie, żeby nic nie wypadło. I wtedy te dwa moby, które tam wrzucimy, one się ze sobą łączą. I kiedy znowu naciśniemy tą dźwignię, wtedy to się otwiera i pojawia się nowy mob. Więc zobaczymy, co się stanie z połączenia z tych wszystkich zwierząt, z tych wszystkich mobów. Zobaczymy, co powstanie, więc oglądajcie do końca. Zostawcie łapkę w górę, taki niebieski przycisk tam pod tym filmem na dole. No i co, panie Sebastianie, lecimy tutaj z łączeniem naszych mobów. Tak, oczywiście, zaczynamy, nie wiem, wybierz sobie jakiś. Wszystko po kolei, i tutaj jeszcze mamy smycze i oraz wędki, żeby było nam łatwiej je zaciągać właśnie tam do środka, no bo same raczej nie będą chciały być eksperymentowane, prawda? Dobra, to co, lecimy? A wy widzowie możecie jeszcze zostawić subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Jak ją naciśniecie, to zmieni się na szaro, fajnie będzie. Dobijam 100 tysięcy, już dużo nie brakuje, niecałe 10 tysięcy, choć, ale... Dobra, to widzowie wcisną tą subskrypcję, my bierzemy smycze, wędki jakieś sobie weźmy też. I chodźmy tutaj to po pierwsze najpierw? Zwierzęta. Od jakich zaczynamy? Ja nie wiem. Pieski połączył, w sumie, wiesz co? Jakie słodkie są tutaj. Te króliczki, ale no. Zostaw je na sam koniec może, co? Weźmiemy tutaj jakiegoś grzybka czerwonego, muchomorka oraz liska. Ciekawe, co w nich się zamienią, weźmy co? Weźmy liska najpierw, chodź, bierzemy okay, go. Weźmy liska, zaczepmy ją za wędkę. Jako na snyż wezmę, pa. Okej, okay, i ciągnijmy go, maszyna jest otwarta. Dawaj, dawaj, dobra, ale wrzucamy go do środka, go tak żeby o, wszedł. Okej, okay, jeden okay. Wszedł. Odczepiamy wędeczkę, ty odczep smycz. No, odczepię. Puszczaj. Prawy musisz nacisnąć na niego, dobra. Dobra. Jest, lisek już siedzi. Bierzemy teraz pana grzybka muchomorka, rozbijam już to. Ja też sobie go na smycz zaczepię. Chodź tu, o, ej. Wiesz. Chodź, ja go ściągnąłem, chodź, dawaj. Dobra, dobra, ale go ma. Ja go też chciałbym złapać, okay, ale grzybku, jednak nie dobra, złapię. Leciał. Dobra, są tam we dwoje sobie siedzą, niech sobie siedzą, nie wypuszczaj ich, ale weź tą smycz, schowaj i chodź. Idziemy to zamknąć, tą maszynę, zobaczymy w co one, te zwierzęta się zmienią, także naciskajmy. Siop, nacisnąłem. Okay. O, zamknęło się, dobra. Zamknęło się, tak, jest teraz jest szczelnie zamknięte. Niech ta maszyna sobie tam zacznie działać, niech zrobi co ma zrobić, co nie. I zobaczymy, co za zwierzę będzie tam i się nam pokaże. Zaraz to wciskamy, także chyba już, co? Zrobiło się, Alek, czy no, nie? No myślę, że tak, to klikaj. 3, dobra, 2, to klikamy. 1. I klikam, dobra, okay. Kliknąłem, ty jeszcze raz kliknąłeś, no, dobra, przestań. Czekaj, sorry. Bo się połączą okay. Za mocno. Otworzyło się, zobacz, jaka krowa w plamki wyszła. Co się z nią stało? I chodź tutaj, krówko, chodź. Krówko, chodź tutaj do I, nas, ale wyjdź ładna. Na zewnątrz. Zobacz, uderzyłem ją, ej, ona mnie bije, chodź cię tutaj, krowa krówko, atakuje teraz. Ej, czekaj, zrobimy jej jakieś wyjście tutaj, musimy no. To rozbić, pomogę ci. Dobra, robimy jej schodki, dobra, tak żeby mogła wyjść, ale to jest okay. Mocny blok, dobra, rozbiliśmy. Żeby mogła chodź, cię krówko. Bić chyba. Chodź krówko tutaj do mnie, do ej, pana, ona do wyjść pana, nie do może, pana. Ona wyjść nie może, patrz. Ona chyba, wiesz co, ona jest otyła jakaś. Dobra, ale spróbujmy ją wciągnąć. I chodź słuchaj, tutaj. Tutaj gdzieś były bloki, ja gdzieś no tutaj ja widziałem bloki, gdzie ja mi tak mam. Leżą. Ty, ja się wybuduję do góry i ją podciągnę do góry o, właśnie. O, ja zobaczysz. Tak właśnie robię, pyk, okej. Okay. Ty masz tutaj, widzę, jakieś bloki teraz ciekawe. Jeszcze trochę wyżej, okay. Krówko. Ja ją tutaj zaczepiam. O, dobra, zaczepiam. Idzie. I wyszła, okej. Okay. Mamy tutaj jakieś czarne coś, nie wiem do czego to jest, ale podniosłem to chyba razem pomóż, z ziemią. Pomóż. Dobra, już pomagam ci, nawalamy tą krowę, mam tak żeby padła. Mam krowa w plamki mnie bije. A ty miałeś ten mieczyk kolorowy taki fajny, no ty tak, masz go jeszcze? Ale chciałem się przyjrzeć tej krówce, bo fajne. No. Ale to nic, ja tutaj padłem, krówka mnie załatwiła. Teraz ona ale... padnie. O, właśnie, teraz ona padła, dzięki Alek, pomogłeś mi. Ja ta krowa była jakaś dziwna w plamki. Może z tych pelikanów tutaj dziwnych, albo wiesz co, one będą ciekawe. Coś myślę, że one będą ciekawe, zostawiłbym je na sam koniec. Bo z nich może wyjść coś naprawdę ciekawego. Może no, przejdźmy na tą niech stronę, niech oglądają co? Do końca, widzowie, i zostawią łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie zostawili. Tak, widzowie, oglądajcie do samego końca, a my tutaj mamy kota chyba, to jest kot i tutaj wielki pies. To zobaczymy, co tutaj się zmieni. Kuna leśna.
Dobra, dawaj, rozwalamy to, bierzemy na smycz, chodź piesku, ja mam cię na smyczy, no, ja mam składam cię do tego urządzenia, siup, wejdź chodź, tutaj, dobra, weszedł. Okej, ładnie. Okej, okay. są weszli, wziąłem smycz i chodź, teraz wychodzimy, naciskamy to. Czas zamknąć i tak, wyjście, żeby nam nie wyszły. Dobra, zamknięte i tak, nie wyszły, jest okej, okay, jest nie. Superancko, elegancko, musimy chwilę poczekać, za jakieś 5 sekund, aż te zwierzątka się tam przemielą, czy nie wiadomo co one porobią, zamieniają się w jedno zwierzę jakieś dziwne. Zobaczymy, co będzie z pieska i kotka. Dobra. Dalej będzie jakaś koza, świnka. Dobra, to naciskamy, co? To chyba już się tam zmieniło. Także na 3, 2, 1, siup, naciskamy i co? Co teraz wyszło? Okay. Jest jakiś... co to jest? Czy to jest pies jakiś dziwny? Ej, to jest pies, ale taki wyglądający na wilkołaka. To czekaj, ja go wielki. Wyciągnę stąd. Ej, chodź tu. O, dobra, widzisz, mam go. Widzisz go, jak on wygląda? Ja tego też na smycz zaczepię i chodź, wychodzimy. Wyciągamy piesku. Go. A to ty go masz na smyczy, chodź. Ja go mam na smyczy, rozbić chyba trzeba ten klocek, nie, bo no, inaczej nie damy rady, żeby musisz go on wyszedł. Mocniej podciągnąć do siebie. Idź dalej. On po ścianie wejdzie. Poczekaj, ja to rozbiję. O, dobra, mam rozbite. Chodź, piesku, chodź. No nie mogę go pociągnąć, Alek, co jest? No to pójdź go, ja go pociągnę, ja go wezmę. Czekaj, ja go uderzę, on pójdzie za mną. Poczekaj, uderzyłem go. No nie, i teraz zdenerwowałeś go. Tak, musiałem go trochę popchnąć. Chodź tu. Jok, skoczył za ciebie. Wow, jaki on jest wielki, zobacz jaki wilczur, jak on idzie za mną. On się skrada teraz w twoją stronę. No, jakiś taki dziwny ten pies, dobra, kiwa go. Może nie, kiwa go może się nie, patrz, baba, nie, uspokój się. A, okej, okay, ty, może ja go na sznurek tutaj wezmę i z nim na spacer go wyprowadzę, co? Zobacz, jaki właśnie. Piesek wierny, zobacz, ale jak słucha, chodzi za mną. A mnie sztuczki robić, patrz, aport, piesek. Aport, piesku, ej, ten piesek jest niegrzeczny, on mnie atakuje, ale pomóż o, mi. O, dobrze, gryź go. Nie, zostaw mnie, piesku, jestem twoim panem, dobra. Ale mi pomógł. Pomogłem ci. Załatwiliśmy go razem, poczekaj, ja sobie tutaj ze slotu przeciągnę. Chodź, idziemy zobaczyć inne zwierzęta, bo są tutaj trochę ciekawsze. Tutaj był pies, taki zamienił się chyba w wilkołaka, tak mi to wyglądało. No tak. Teraz mamy świnkę i jakąś kózkę małą. Ciekawe, co z tego powstanie, jakaś I ona koza robi duża, czy... Me. Dobra, ja wyciągnę tutaj kozę, ty weź świnkę, wezmę ją na smycz i chodź, kozo, wchodzimy tutaj do środka. Ups, jeszcze ja wpadłem przez przypadek. A świnka przypadek, robi kwi-kwi, tak, co nie? Tak, dobra, kózka, wskakuj, dobra, ja włożyłem kózkę. Okej, świnka też wpadła. Idę ją odpiąć, odpiąłem ją i chodź, zamykamy to. Mam jedno serduszko, dobra. Ogólnie, będę musiał paść, ale to zaraz. Okej, okay, wychodź, bo ja to wychodzą. Zamykam. O, dobra. Okej, okay, zamknąłem, zamknęły się? Tak, udało się. Zamknęły. To dobra, co, otwieramy? To, ale, otwieramy już, tak szybko, zobaczymy, czy się zmienią w takim szybkim tempie. Także 3, 2, 1, zmieniam. I naciskamy to, dobra, okay. co się stało z tego? Ty krowa. Jest jakaś mała, malutka krówka, zobaczcie jaka fajna. Ej, ale ona słodziutka jest. To jest mała jałóweczka, to się chyba na to jałówka mówi, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pokonujmy jej, wyciągnijmy ją stąd i dobra, wyprowadźmy ją, to będzie nasza koleżanka. Albo nie, to tylko jedną smycz można do jednego zwierzęcia przyczepić. Wyciągaj ją, dawaj. Okej, okay, ja już tutaj wyciągam, rozwalam kwarc, żeby mogła wyjść. O, dobra, proszę bardzo. I teraz krówko, chodź, wychodź. Dobra, wyszła, ale fajna, ona słodziutka, malutka. Ej, czekaj, ale wyczaruję może płotek. Może wypuścili tutaj, o, niech by sobie chodziła, niech by ja sobie... Ja ją przywiązałem tutaj, pa. Przywiązałeś ją? No. Ej, naprawdę, do słupka ją przywiązał, zobaczcie, jaka słodziutka krówka. Dobra, ty, Alek, może ja bym ją zostawił, co? Ona jest no, fajna. No, ona jest słodka, nie bijmy jej. Dobra, to zostawiamy króweczkę małą w spokoju, niech ona sobie tutaj stoi elegancko. My weźmy inne postacie, mamy tutaj jakąś galaretkę i jakiegoś dziwnego ludzika. Ej, a pokazać ci sztuczkę? Patrz na mnie. 3, 2, 1, hop. Co się z tobą stało? Ej, i pojawiłem się tutaj. Czekaj, ja też, puu! I patrz, gdzie się pojawiłem? Gdzie jest Seba? O, zobacz. Tutaj jest. Dobra, ty dawaj, koniec żartów, idziemy, ja wyciągam tego krasnoludka tutaj drewnianego, a ty wyciągaj właśnie tą galaretę, ja galaretę. Czy cokolwiek to jest. O, rzuca się na mnie. Rzuca się na ciebie? Dobra, ja odszedłem, podciągnę to. Nie, chyba muszę na smycz go wziąć. Chodź tutaj, mały, nie uciekaj, chodź, musimy cię zmienić. On ma jakieś żelazo w sobie, pa, ten szlam. No, dasz radę go tutaj wrzucić? No, dawaj, wrzucaj radę. Go. A ja tego tu ludzika wrzucam, skoczył. Dobra, ja go wrzuciłem. Wchodzę tu do środka. Patrz, rozwalił się na 4 kolejne.
To szybko, wow. zamykamy, żeby nie wydać. Idę zamknąć, czekaj i siup. Dobra, zamknąłem, dałem radę. A on sadzonkę postawił, patrz, sadzonkę postawił ten leśny. Gdzie jaką sadzonkę? A tu jest. Dobra, no. Ty, słuchaj, dawaj, naciskamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, to z tej galaretki, z tego ludzika. 3, 2, 1, już. I siup, otwieramy, okay. co teraz tu powstało? Mamy jakieś drewno wielkie, ej, widzisz to? Co to jest, jakiś potwór, ty? Jakiś potwór drewniany, ty, ja dawaj, tam idę do niego. Zobaczymy, on się rzuca na mnie. On idzie za nami od razu, co ja z niego będzie? O, kill-off masz, ale super, ja dobra. Jestem magikiem tutaj, dzisiaj. Drzewku, chodź za mną, chodź do pana, chodź. Te drabinki przeszkadzają mu, patrz. O, a, dobra, wskakuje. Dobra, okej, idzie za nami, idzie do mnie, idzie, zostaw mnie, drzewie, bo wracaj tam, ej, chodź tutaj, do lasu. Ty, on mnie atakuje. Do mnie. Idź do Alka. Goń Alka, czemu on mnie zbije? Ja już go ściągam, odejdź od niego, pa, ja go ściągam. Dobra, trzymaj go, nie, znowu się wraca do mnie. Ty dobra, weź go załatw, bo ja mam połowę życia. Tak, dobra, to już go rozwalam. Dawaj go z miecza. Dobra, okej, daliśmy radę. Groźliwy był, go. Nie? Jakieś dziwne to zwierzę było. Ty, ale my teraz mamy villagera z jakimś, nie wiem, chyba krową. W kuchni robi coś, mi się wydaje, wiesz? To kucharz jest. No, to jakiś kucharz jest i tutaj mamy czerwoną krowę z jakimiś, nie wiem, grzybami na grzbiecie? Chyba tak. No chyba tak, to ty bierz krowę, a ja wezmę osadnika. Okej, ja biorę krowę, ty weź osadnika. Panie osadniku, profesor, krowa na linkę. On chce się wymienić ze mną, patrz. On ma jakieś tutaj rzeczy do wymiany, jakieś jajka można od niego kupować za smaragdy, ma? No. Wow. O tym nie wiedziałem. A ta krowa mi nie chce wpaść, no wpadaj tu, dobra, krowo. Panie wchodź, osadniku, dobra. Idziemy. Już ją tutaj wrzuciłem. Halo, gdzie pan trzeba idzie? To zamurować, ej krowo, gdzie ty się pchasz? Wchodź tam do środka, a nie ty tam chcesz tutaj wyjść. Tutaj za mną, chodź tutaj, ziomek, do mnie. Dawaj, musimy go wepchać chyba, co? No chyba będzie trzeba, ty, ale nie załatw go. Nie załatwię go, czekaj, ja już go pcham, on mnie też chyba popchał, albo to ty byłeś. Nie, dobra, wiem. Prawie, jeszcze nie, to do środka, teraz, pyk. No wchodź, co za osadnik, no zobacz panie, na niego, jaki osadniku. On jest kozacki, dobra. O nie. Ej, no, jeszcze za daleko. Jeśli nie trafił. Dobra. Ej, nie, co to za ping-pong jakiś? Go. No, wszedł. 3, 2, 1 i siop. Co się teraz pojawi? Ej, z tego pojawi? Villagera wyszło, zobacz co, jakaś taka krowa to jest? Okej, halo? Tak, to jest krowa, ale normalnie na taki chodliwa krowa, wiesz? No, ten villager się chyba zamienił w tą krowę czerwoną, co ej, była. Ale patrz z przodu, pakaczuszkę. Ej, rzeczywiście, ma kaczuszkę na brzuszku, ale fajna, on jaka chyba fajna chyba będzie pływać krówka. Z nami. O nie, on nie będzie pływał, on nie będzie. Po co go uderzałeś? Czekaj, ja ją wezmę na smycz, wyprowadzę, chodź tutaj. Hello, Smiluś, ej, ona się ze mną przywitała. Przywitał się ale z tobą, a ze mną się przywita? Halo. Ej, czekaj, bo ciebie zaczepiłem przez przypadek. Ja nie jestem na wędkę. Ona mi znowu mówi hello, Smiluś, jaka dziwna krowa. Tak ej, samo. Krowo, mogę cię uderzyć? Dobra, uderzyłem i wychodzi za mną. O nie, jeszcze mnie pokonała. Dobra, ale wstaję. Ale mnie nie pokona. Dawaj, Alek, chodź tutaj, z nią wychodzimy. Ja tutaj też puknę. Nie mogę. Nie mogę się jej dogonić. Amasz, dobra. Przyczepiła się do mnie, chodź tutaj, wyprowadzimy ją. Krówko, chcesz tutaj sobie pobiegać po lesie? To śmiało idź, wskakuj do... No ej, bo ona mnie zaraz załatwi, idź, dobra. Idź stąd, poczuj świeże powietrze. Ale chodź, zostaw ją, ona już to nie ja będzie idę. Nic zrobiła. Ta krówka jest grzeczna. No albo właśnie nie, widzę. Albo nie, wraca czekaj, się. Ja mam nie pomysł, zamkniemy ją. Czekaj, cyk. No, chodź tutaj krowa, chodź tu. Czekaj, mamy jeszcze padło. Dobra, ja ją sobie schowam. Chodź tutaj, krówko, za mną. Okej, no, chowaj ją do środeczka. O, ładnie. Teraz o. Tutaj. Ała, i teraz chciałem ją zamknąć, teraz? Czekaj, już zamykam, biorę klocek jakiś. Siup, nie mogę klocka, no nie dostałem klocka. Załatwiła mnie. A, ciebie załatwiła, dobra, sorry, czekaj, wpycham ją do środka. Dawaj, zamuruj ją. Czekaj. Padła, nie. Dobra, jeszcze raz, nie bij jej. Padłem. No nie, tak nie miało być. Dobra, ty, dobra, Alek, jeszcze wracam do ciebie. Albo masz ten złoty miecz, to ją załatw. Ty, nie będziemy się bawić tutaj zamykanie krówki. Dobra, trzeba ją załatwić, bo ona jest za silna. Skakuj, gdzie jesteś? Kici, tutaj jesteś. Kici, miał, gdzie jesteś, krówko? No tutaj, krowa, kotu, do środka, posuń się. Dobra, o, wskoczyła i wskakuj do środka, krówko! Ej, nie, Alek, ty wskakuj do środka. Jeszcze raz. Za tobą. Dobra, tutaj, teraz. Weszła, jest trzymaj elegancko, bloki. Nie. Trzymaj bloki. Czekaj, już, ja ją wepcham. Dobra, teraz, zamuruj, nie możesz jej bić. Czekaj, ja wejdę tutaj, ja nie mogę wejść. Dobra, padłem, jeszcze raz odrodzenie. Jeszcze... Musimy ją zamknąć, to jest zadanie na dzisiaj. Dawaj. I on tutaj do góry zamknę, patrz, czekaj.
Pek, pek, okay, ona to wchodzi. Pek, no dawaj, dawaj, ja ją zamuruję najpierw. Dobra, okej. Okay. Ej, ale ona mądra jest, ale ona jest mądra. No co za krowa, trzeba ty. Trzeba ją do środka tam wepchać. Nie damy rady. O, dobra, nie, prawie, prawie udało się. Ej, ej, no i krowa, nie daliśmy rady. Krowa, za mną, chodź, za mną. Krówko, krówko. No, nio, niunia, niunia, wchodź dobra, tutaj. Dobra, ona biegnie za mną. Ej, 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 no tutaj, skakuj, skakuj do środka, do środeczka. Dobra, weź ją załad, bo już mnie denerwuje ta krowa. Czekaj, ostatnia próba, nie dotykaj jej, nie dotykaj jej. No i po co ją dotykasz? Czekaj, ostatnia próba, czekaj, ostatnia próba, patrz na mnie. Patrz na mnie, patrz na mnie, ostatnia próba, ostatnia próba. Dawaj, posuń dawaj, się, dawaj. Ale posuń się, wyszkadzasz okay, mi teraz. Okej. Okay. Okej, okay? O, czekaj, 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 jeszcze, czekaj chwilę. Ja wiem jak to zrobić, ja to wiem, czekaj, ja to zrobię, obiecuję, przysięgam. Dobra, 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 posuń dobra, się, nie ruszaj, teraz nie tykaj jej. Nie tykaj. Dawaj, 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 wepchaj ją, wepchaj. Ale poczekaj, ale czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, o nie! O nie bij jej, mówię, nie bij jej, no patrz, czekaj. Okay. Prawie się udało. I teraz ale patrz, kłamiesz, w tym momencie to robię, okej, okay, moment, nie ruszaj, nie tykaj, nawet nie próbuj. A teraz ją bym teraz, puknął no, i ona puknij wpadnie. Ją, puknij ją, dobra. Jest, udało się, udało. Mamy zamknięty, jaki długi tunel. I co wiemy, to 4 godziny to robiliśmy, 4 godziny. Ej, ale udało się, to najważniejsze. Czekaj, ja ją zobaczę z góry. Zamknęliśmy jak to wygląda, krowę. Tak, jest tam na dole. Dobra, ale niech tam siedzi, niech tam siedzi za karę, za to, że tyle razy nas tutaj pokonała. To jest teraz stworzymy jeszcze. Jeszcze tutaj nam zostały różne postacie. Mamy teraz zwykłą krówkę oraz jakiegoś ptaka dziwnego. Naprawdę to ja dziwnego. Biorę zobaczcie, ptaszka, jak on wygląda. Patrzcie. Okej, o, bierz ptaszka, ja wezmę tutaj króweczkę. Siup, zaczepiamy ją na linkę ona lata. I z nią idziemy. Ten ptak lata. Ej, ten ptak z nią lata. Dobra, wleciał, zamykaj, zamykaj, ale... Teraz tą krowę trzeba wepchnąć. Ta krówka mi nie chce tu wpaść, no właśnie, krówko. Dobra, dobra, zamykaj. Zamykam, dobra, zamknę. O, zamknęliśmy, dobra. Okej, okay. Okay, to muszę wyrzucić chyba tą smycz. A ta krowa też nasza, co nie? Dobra. Ej, dalej mam ją zaczepioną, dobra, ale to nic. To dobra, trudno. To się chyba i tak odmieni. Także 3, 2, 1, klikamy i otwieramy to. Ciup, i dobra. Otworzyłem i co tutaj się znajduje teraz? Czy to jest kucyk pony? Wow, jak on wygląda, ale fajny, słodziutki ten kucyczek jest. Dzień dobry, ja... kucyczku. Ej, co? Ona mnie atakuje, ten kucyk jest groźny. Zobacz, jak on mnie nawala. Od kiedy dobra, kucyki pony są z nim na tego? Zewnątrz, jaki on ma ogon ładniutki. Zaraz mnie pokona, agresywne. Zaraz padnę. I dobra, padłem. Ale jak ten kucyk jest niedobry, musisz go załatwić. Niedobry dawaj, jest, cieki, załatwię ale papa wtula się do mnie. Jaki fajny, on ma skrzydełka, dobra. Ej, co się z nim stało? Co się z nim stało? A wrócił. Gdzie on jest? Teleportował się. Krowa została. Załatw ją, Alek. Dobra, niech pada, dobra, padła. Elegancko, chodź, idziemy po inne postacie. Mamy tutaj teraz krówkę czerwoną i konika zwykłego. Ja biorę krówkę. Teraz konika, ty bierz krówkę, dobra. Bierzemy na smycz, pakujemy ją tam do środka. Szybko, szybko, lecimy. Wskakuj ty, do patrz, środka koniku. Dobra, wskoczył. Ej. Idę go odpiąć tutaj ze smyczy i wychodzę. Dobra, ja już wychodzę. Ty krówkę wepchnij, ja to zamykam. Powiedz, jak wyjdziesz, to ja to zamknę. Dobra, to zamykaj. Okej, okay, zamknąłem, zamknięte. Patrz tutaj, krówka jest. Krówka jest kolorowa, wróciła. Nie wiem, skąd ona się wzięła. W sumie ty, chyba ją wypuściliśmy, czy jakoś to tak było, a nie pamiętam. A moja siostra, chodź. Dobra. Dawaj, teraz naciskamy tą krówkę i tego konia, żeby się zmienili, także na 3, 2, 1 i ślub, dobra, naciśnięte. I jest konik kolorowy jakiś, taki fioletowy, dziwny. Nie, różowy, jaki fioletowy, różowy to ja mówię. Konik? Różowy w kropki, takiego jeszcze nie widziałem. Ale to wygląda jak kucyk. Ma. No, fajne, takie świecące się, ładny, no piękne, mi się podoba. Kolorowy. Ej, dawaj go na spacer tutaj wyprowadzimy, wiesz co? Tylko chciałem przejście zrobić, czekaj. No, ale czekaj, bo ja nie mogę go na smyczy złapać. Hello, Smilu, się ta krówka do mnie mówi. No, bo te zwierzęta mają dar... Ej, przestań, bo nie, rozwalam bloki, a ty mi się wskazasz. Okej, okay, sorry bardzo. Kilof, czekaj. Dobra, ja już podciągnęłem chodź, tego konika. On nie słucha. A jak nie słucha? No właśnie widzę, że nie słucha. Właśnie słucha, dobra. Bardzo ważne, że słucha. Pomocy. Weź go tu zaczep, ej, weź tu zaczep. Koń mnie bije, zobacz. Koń mnie bije. Ej, zrobiłeś tą krówkę do palika, weź tego konika też na palik. Nie mogę wziąć go na palika, nie? On nie chce no to go załatw, dawaj, ja ci pomagam. Załatwimy go razem, a masz koniku, okay, padaj, ty niedobry siły. Jesteś. Czemu te zwierzęta, o, Alek załatwił. Czemu te zwierzęta nas uderzają w ogóle, tak nie powinno być. Nie wiem, jakieś dziwne, agresywne się robią po tej maszynie. My ich tu ratujemy, dawaj, tutaj jeszcze został, co to jest, żółw? Ja żółwia biorę, ty i konik. Żółw kaktusowy jakiś. To dawaj, ja go rozbijam, biorę go na smycz i idziemy go wstawić do środka. Ciekawe, konia. W co on się zamieni. Siup, ja już wprowadziłem dobra, żółwia, ty dawaj ja teraz tu konika. Konika wciągam, chodź no, tutaj. No, o, dobra, jest elegancko. Ej, gdzie ty żółwiu uciekasz? Zostań tu w spokoju, w ogóle ktoś mnie bije, cały czas mnie coś bije. Zostań tam, ten... Alek, ja cię zamknę razem z nimi, zobaczymy co się to stanie. Dobra, ja zamknąłem. Tak.
Okej, okay. Także naciskamy to. 3, 2, 1, dobra, nacisnąłem i to jest w środku, jest tutaj konik. Jest. Tym razem jest konik jakiś zielony, z zieloną grzywką, ma z zielonymi kropkami. Jak kaktus ma, nie? Ten, jak ten słowik no, miał. No, fajne, i kopytka też ma zielone. Ciekawe, czy on będzie bił. Wow. Ciekawe, uderzyłem go i tak biegnie za mną, będzie mnie bił. Nie biegnie. Chodź, wyprowadzimy go na zewnątrz. Chodź, koniku, chodź. Jaki my cię fajny. Musimy załatwić, bo my cię zamieniliśmy, żeby pokazać widzom, jak ty będziesz wyglądał złączony z innym zwierzęciem, a ty nas tutaj atakujesz. No właśnie. Ty dlaczego tak jest? Tak no spokój nie powinno się, być. Koniku, dlaczego ty tak mocno bijesz? Zobacz, jak on mnie bije. Alek, pomóż! I padł. Dobra, no nie, to ja go zrzucę. No. Puk! Oj. Dobra, to zrzuć go, pokonaj go i dawaj, zostały ostatnie nam właśnie zwierzęta, najciekawsze, bo to są jakieś, czekaj, jak to one się nazywały, pawie, żeby nie... takie ładne pawie, ptaki. Tak, dokładnie, ale one są, dwie odmiany mamy, więc jestem ciekawy, co będzie, jak zrobimy, zmieszamy je we dwoje. Dawaj, ja biorę tego niebieskiego z oczami. Ale zanim połączymy je, to nie zostawiamy się łapkę w górę, to jest ostatnia chwila, ostatni moment, żeby ją zostawić, tak samo zostawcie subskrypcję. Zostawcie łapeczkę w górę i chodź Alek, też. Bierz tego pawia, ładujemy go do środka, wskakuj pawia. O nie, jeszcze ja wskoczyłem, dobra, tak nie miało być. To ciebie też połączymy. Nie, jak już to ciebie możemy. Ja nie chcę z pawiami. A może zrobimy jakieś łączenie youtuberów na przykład, albo o, to no, by było to super. Byłoby fajne. No, zobaczymy na razie, jak to zwierzę tutaj będzie. Dobra, ja już to zamykamy. Okej, zamykam i zamknąłeś to ty. Dobra, i teraz co, otwieramy? To co, naciskamy? Okej, okay, to 3, 2, 1, ciop. Naciskamy, dobra, nacisnęliśmy i co tym I razem co? Się z tych pawiów zrobiło? Wow, jaki zielony, jaki kolorowy. Ile on ma tych oczów, ty jaki zobacz, ładny. Kolorowy w sumie. No, ja. Niebieski i zielony, pełno oczów ma. Oczów się mówi, no, czy to oczów? Są takie oczka, takie na tym, na skrzydełkach. No, pełno oczek ma. Dobra, ja go uderzę, niech wyjdzie za mną, wyjdziemy Ej, go pa, tutaj. Gonicie. Wiesz co? Tego pawia tutaj bym zostawił. Zostawiłbym go koło krówki, na paliku. Jakbyś miał palik i właśnie coś do przywiązania, byłoby super. Bo on jest agresywny dla ciebie. O, dobra. No, on jest bardzo agresywny na mnie, nie wiem dlaczego. Dlaczego mnie tak mocno bije? Jak on dziobie w ogóle w tej trawie? Ej, ty, patrz tutaj, drzewa urosły nagle na odcinku, patrz tutaj. Wow, ej, naprawdę. Zobaczcie, co tu się tego stało? Nie było. Jak to drzewo urosło. Drzewo na odcinku wyrosło. Ty, wow. Jak to wygląda, jakie grube drzewo. W ogóle w te postacie to weszło. Jakby tam postać była, to by niestety chyba zginęła. Nie dałaby rady. Tylko u nas takie akcje. Tylko u nas na polskim YouTubie są rośnięcie drzew. Jak chcecie mieć odcinków, gdzie będą właśnie drzewa nam rosły, to zostawcie łapkę w górę. A tak na poważnie, to widzowie, to już jest koniec odcinka. Ostatni raz was proszę o zostawienie łapki w górę. Dzisiaj coś tak dużo prosiłem, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Po prostu wiecie, jak chce się rozwijać. Pobijać rekordy razem z wami, bo razem podbijamy kosmos i tego YouTube'a. I co, widzowie, widzimy się w następnych filmach. Subskrypcja również z dzwoneczkiem, żeby żaden film was nie ominął. No i co, pa pa. Cześć.